Czarnecki, Waszczykowski i Krasnodębski wiceszefami komisji w Parlamentu Europejskiego. Europosłowie PiS Czarnecki, Waszczykowski i Krasnodębski wiceszefami komisji w Parlamentu Europejskiego. Europosłowie PiS, Witold Waszczykowski, Ryszard Czarnecki i Zdzisław Krasnodębski zostali wybrani wiceszefami trzech komisji w Parlamencie Europejskim. We wtorek o nowych stanowiskach w Parlamentu Europejskiego poinformowali także europosłowie lewicy: Sylwia Spurek i Robert Biedroń. W tym tygodniu komisje Parlamentu Europejskiego wybierają swoje nowe kierownictwa w związku z upływem połowy obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Jak podaje Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamentu Europejskiego, Witold Waszczykowski PIS, został wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych AFET, stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Petycji PETI, objął Ryszard Czarnecki PIS. Z kolei wiceprzewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE, został profesor Zdzisław Krasnodębski PIS. We wtorek Robert nie poinformował że został wybrany przewodniczącym Komisji do Spraw Praw Kobiet i Równouprawnienia, a europosłanka Sylwia Spurek została ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą FEM. Praca Komisji w Parlamencie Europejskim, aby przygotować pracę Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych, posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie. Każda z 20 komisji składa się z 25-71 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat. Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu w Brukseli, a ich obrady są jawne. W komisjach parlamentarnych posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy. Wprowadzają poprawki i głosują nad nimi, analizują propozycje Komisji i Rady oraz w razie potrzeby sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych. Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesienia o złym stosowaniu unijnych przepisów. Przewodniczący komisji koordynują pracę w ramach konferencji przewodniczących komisji. Parlament może w każdej chwili powołać komisje specjalne, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami. Komisje tymczasowe są powoływane na nie dłużej niż 12 miesięcy z zastrzeżeniem przedłużenia okresu ich funkcjonowania.